Tak zaczniesz. Jak? Coacha. Tak właśnie. Tak. To bardzo fajnie wyglądało. Świetnie. Dobra. Wizytówka robimy? Już jest zrobiona. Polski biznes to jest jak po prostu jak kibel w pociągu. I zawsze to samo. Odkąd pamiętam, po prostu deska zawsze opada. Zawsze. I wszystko to skostniałe, zapyziałe, jak w tych przedziałach w pociągu. No, albo się okno zamyka, albo się nie da otworzyć. Tak. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno. No. Europa to nie jest, prawda? Przez brak innowacji. No. Idź pan. Siku mi się chce. A mi kupę. No to gratuluję. Nie, tylko drobne. Ma pan jakieś drobne? Witamy, wy nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Może to być Janek, złota rączka, Jacek, będzie pan zadowolony, Andrzej, dogadamy się. Ale... Na kogo wypadnie? Ale ja mam prąd z serwisantem w Tauronie. Madonna! O Madonna! Ragazze! Ragazze, mamma mia, ragazze! Tutte le sere sotto a quel fanal, presso la caserma ti stavi ad aspettare. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò con te di ribarle. Zamknijcie oczy, rozluźnijcie się, zapomnijcie o wszystkim. Jesteście w głębokim śnie. Kto się do nas dodzwonił? Witaj, Jadwigo. Pozwól uzdrawiającej mocy spłynąć na twoją twarz. Złap za nią. O tak. I naciągnij. Zbliż do monitora. Tak, właśnie tak, tak. Poczuj moc moich dłoni. Co czujesz? Jadwiga! Proszę pana, ja tłumaczę panu, że pańska karta została zablokowana, rozumie pan? No, c'est pas possible. Proszę pana, to jest absolutnie possible. Proszę natychmiast uregulować rachunek i proszę zadzwonić w tej sprawie do swojego banku. Pardon? Dobrze? Pardon? Halo? Mama? No, ja nie mogę teraz rozmawiać. Proszę pana, proszę natychmiast uregulować rachunek, bo ja będę zmuszony wezwać policję, rozumie pan? No, policja, zaraz przyjedzie moja pani mecenas i ona wszystko nareguluje? Dobrze, to niech pani mecenas nareguluje, a ja czekam u siebie w biurze, dobrze? Oui. Miesiąc i jeden dzień? Nie da się szybciej? Jeżeli państwo sobie życzą, można złożyć podanie z prośbą o przyspieszenie terminu ślubu. A teraz proszę o oba podpisy. Proszę. Pani doktor, znacie Zuzę? Mamy taki żart wewnętrzny między nami, bo ja jestem lekarką i poznaliśmy się w szpitalu. I tak mówimy do siebie. Także. No dziękuję, to wszystko. Dzisiaj pokażę wam szkolenie w zwalczaniu strądziku. Powtarzaj za mną. Twoja cera jest idealna. Jesteś pogromcą. Strądzik? Nie, śmiej mu się w twarz. O tak, ha, ha, ha. Jesteś pogromcą, walczę strądziku. Twoja cera jest idealna. Jesteś pogromcą. Zablokuj objawy choroby. Wszystkie 7. Grypa nadchodzi. Przecież kochacie się z Marcinem. A kredyt hipoteczny w Eurobanku możesz wziąć równie dobrze z mamą, tatą, nawet z panem organistą. Ja jestem Andrzej, także... A ty ile płacisz za ubezpieczenie? A niecałe 700 i mam pełen zakres na wszystko. Ja też mam pełen zakres, a płacę o połowę mniej.
Avresti voglia di mangiare penne al pomodoro? Che cretino! Che idiota! Penne! 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 Myślałem, że to ze zmęczenia, że za długo siedzę przed komputerem. Ale co zrobić? Taka praca. Lekarz powiedział, trzeba operować. Terminy były odległe, a ja nie chciałem czekać. No i byłem w kropce, bo no, nigdy się tak nie bałem. Let me tell you very confidentially, the little walk, the little talk, has made me just as glad as I can be. I simply wanted to know who she was loving, and so we took a walk and had a talk, and I discovered pretty soon that it was me, me. She gave her attention. Not to him, not to her, not to them, not to those, but to me. I sigh. A family, they held a convention. Not for him, not for her, not for them, not for those, but for me, the old maestro. I'm delighted, yes, sir, and I have to laugh. Po prostu musisz to koniecznie zobaczyć. No nie możesz tego przegapić.